tragiczna śmierć pisarki Maj Lidii Kossakowskiej. Komunikat prokuratury: Maja Lidia Kossakowska zginęła w pożarze. Prokuratura zleciła sekcję zwłok. Prokuratura zleciła sekcję zwłok pisarki fantazy Maj Lidii Kossakowskiej, poinformowała Katarzyna Skrzyczkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Pisarka zginęła w pożarze domu. Prokuratura zleciła sekcję zwłok Maj Lidii Kossakowskiej, powiedziała Skrzyczkowska. Zwęglone ciało pisarki znaleźli strażacy po ugaszeniu pożaru domu letniskowego przy ulicy Mazowieckiej w Starych Załubicach, gmina Radzymin. Strażacy zostali wezwani do płonącego budynku w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. 2:30. Mężczyzna, który znajdował się na posesji, powiedział strażakom, że w środku jest jego żona. W chwili pożaru pisarka spała na piętrze domu, niestety z uwagi na sytuację pożarową nie dało się jej ewakuować. Po stłumieniu płomieni strażacy znaleźli zwęglone ciało na pogorzelisku, powiedział zastępca oficera prasowego komendanta powiatowego PSP w Wołominie starszy kapitan Sławomir Balcerak. Według informacji ze śledztwa, mąż Maj Lidii Kossakowskiej zeznał, że kiedy nocą wyszedł z budynku, jego żona spała w pokoju na piętrze. Po chwili zauważył wydobywający się z domu dym i płomienie. Twierdził, że chciał ratować małżonkę, lecz płomienie i zadymienie były tak duże, że uniemożliwiły mu wejście do środka. Dom był konstrukcji drewnianej. Znajdował się w nim kominek. Po pożarze na miejscu oględziny przeprowadził biegły z zakresu pożarnictwa. Jego opinia zostanie wykorzystana w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę rejonową w Wołominie. Dochodzenie jest prowadzone w sprawie z artykułu 163 dotyczącego spowodowania pożaru, w wyniku którego zostało sprowadzone zagrożenie zdrowia, życia. Prokuratura poszukuje świadków zdarzenia. Maja Lidia Kossakowska była znakomitą pisarką fantastyczną, dwukrotną laureatką Nagrody Zajdla.